Anna Grodzka nie może liczyć na poselską emeryturę. Jak sama mówi, jest teraz zwykłą emerytką. A co za tym idzie? Jej świadczenie nie zbliża się do szczególnie wysokich kwot. Jestem teraz zwykłą emerytką. Ktoś może sobie wyobrażać, że mam jakąś poselską emeryturę. Nie, mam zupełnie zwykłą, jaką wypracowałam w toku życia. Przez wiele lat byłam przedsiębiorcą i nierozważnie płaciłam minimalne składki. Teraz muszę spinać budżet z miesiąca na miesiąc. Ze smutkiem mówiła w rozmowie z polityką. Grocka, by nie skupiać się tyle na smutkach codziennego szerego życia seniora, zaczęła rozwijać się artystycznie. W wywiadzie dla Libertę. Przyznała, że zajęła się muzyką. W tej chwili realizuje swoje hobby i cieszy się tym, co robię. Być może w przyszłości hobby zamienię w zawód. To muzyka. Komponuje muzykę którą można określić muzyką filmową, może bardziej się uczę kompozycji, studiuję teorię muzyki, także i praktyczne działania. Założyłam własne studio, mam takie małe studio i czuję się tu świetnie, razem z dźwiękami, jestem szczęśliwa, opowiadała. W dużo lepszej sytuacji są osoby, dla których działalność polityczna była źródłem utrzymania przez wiele lat. Należy do nich na przykład 74-letnia Joanna Szenyszyn, która emeryturę zaczęła pobierać w 2019 roku. ZUS wypłaca posłance rocznie 154 348 zł i 18 groszy brutto, co przekłada się na miesięczną emeryturę w wysokości 12 861 zł i 93 groszy brutto. Była eurodeputowana Otrzymuje też emeryturę z Parlamentu Europejskiego, która wynosi 18 510,84 euro i 84 centy rocznie, czyli blisko 83 tysiące złotych. Miesięcznie składa się to na około 7 tysięcy złotych. Lech Wałęsa wyznał, że również ma bardzo trudną sytuację, takie jest przynajmniej jego prywatne zdanie, bo wiele gwiazd. Polityków i zwykłych obywateli bardzo zazdrości mu otrzymywanego świadczenia, jak wyznał w rozmowie z Piotrem Lekrzeckim i Kamilem Szewczykiem. Wysokość emerytury sprawia, że nie może w pełni cieszyć się czasem z wnukami, zamiast tego musi pracować. Były prezydent otrzymuje miesięcznie około 11 tysięcy złotych. Ale to od niedawna gdzieś od pół roku wcześniej to było 5,6 tysiąca teraz jest trochę lepiej ale wszystko podrożało. Więc mniej więcej jest to samo żalił się wałęsa w programie Polityce od kuchni. robię to dlatego, żeby trochę zarobić, bo nie mam. Ja nie dbam o pieniądze, w ogóle mnie to nie obchodziło, ale to mi wystarczało jakoś. A teraz mi nie starcza. To muszę dorobić. Wyznał i dodał, że finansowo stara się wspierać swoje dzieci. Zażartował nawet, że kto ma pszczoły ten mam miód, kto ma dzieci, ten ma trud. Czytaj też, Maria Wiktoria Wałęsa przed laty była gwiazdą show, biznesu. Nie trafiła z dwoma biznesami Lech Wałęsa narzekał na emeryturę, a teraz opływa w takie luksusy. Niedowiary gwiazdy na premierze filmu Słoń, Małgorzata jak cała na fioletowo. Kobieca Majka Jeżowska i Agnieszka Dygant na luzie.